Dzień dobry Państwu, Maksymilian Wysocki, zapraszam na dzisiejszy wywiad gospodarczy. Naszym gościem dziś jest pan Przemysław Szuder, członek zarządu Microsoft Polska. Witam serdecznie. Dzień dobry panie redaktorze, witam państwa. I porozmawiamy dzisiaj o sztucznej inteligencji. Porozmawiamy dlatego, bo niedawno Microsoft był partnerem w przygotowaniu raportu iloraz sztucznej inteligencji, potencjał AI w polskiej gospodarce, Artificial Intelligence dla wyjaśnienia. Sztuczna inteligencja kojarzy nam się głównie z science fiction, z filmami, natomiast już teraz realnie przynosi wielkie korzyści biznesowi na świecie. Polska zaczyna, przynajmniej chce uczestniczyć w tym wyścigu zbrojeń, bo kto będzie pierwszy, ten zyska najwięcej, tak jak to jest w przypadku każdej rewolucji technologicznej. I właśnie na ten temat chciałbym dzisiaj porozmawiać, ale zacznijmy od tego, czym ta sztuczna inteligencja w biznesie jest, bo mieliśmy wizytę Sofii niedawno w Krakowie na Impact 18 i Sofia, robot obdarzony sztuczną inteligencją i pierwszy robot, który ma obywatelstwo kraju danego, Arabii Saudyjskiej bodajże, tak, na świecie, to jest tylko jeden przykład, który gdzieś tam jest taki bardzo, bardzo charakterystyczny, ale to nie jest sztuczna inteligencja w biznesie, umówmy się. Także czym ona jest? Ja zacznę może od tego, nie jestem osobiście fanem tego określenia, tak? To jest, ono już jakby weszło do użytku masowego i ci, którzy siedzą w branży technologicznej, czy też decydenci biznesowi zaczynają rozumieć je w ten właściwy sposób, natomiast ono właśnie nazbyt kojarzy się ze sztuczną inteligencją, z filmami science fiction, z robotami. Natomiast my w Microsoftie klasyfikujemy te systemy biznesowe sztucznej inteligencji w takie trzy grupy. Mamy systemy wnioskowania, czyli wszędzie tam, gdzie mamy do dyspozycji duże zbiory danych i chcemy lepiej przewidywać przyszłość gospodarczą, ale też lepiej na przykład zarządzać naszymi własnymi procesami wytwórczymi. No prosty przykład. Mamy jakiś kocioł z melasą, z tego kotła powstają cukierki, czekoladki, cokolwiek innego. Jeżeli będziemy mogli lepiej monitorować parametry tego kotła i stworzyć system samosterujący, będziemy jakby mieli wszelkie korzyści, bo on się będzie mniej psuł, ten wyrób gotowy będzie lepszy, będzie tańszy w wytworzeniu. Czyli to są te systemy wnioskowania. Drugi obszar, systemy kognitywne. Proszę, w jednym z systemów wnioskowania jest na przykład sztuczna inteligencja, która trafnie przewidziała finał mundialu? Tak, znaczy nie trafnie, absolutnie, ale nie trafnie. Można tak powiedzieć. Tutaj właściwie wszelkiego rodzaju analityka predykcyjna będzie wpadała w ten obszar i jakby ona zyskuje bardzo dużą popularność, no bo właściwie w każdym przedsiębiorstwie im lepiej znamy przyszłość, tym lepiej jako przedsiębiorca jesteśmy w stanie się na nią przygotować i to może dotyczyć olbrzymiego spektrum przykładów. My sobie o tych przykładach pewnie porozmawiamy później. Ten drugi obszar, czyli te systemy kognitywne, ja lubię o nich mówić systemy, które tłumaczą rzeczywistość analogową na cyfrową, czyli rozpoznawanie tego, co jest na obrazie, tego, co jest w filmie wideo, rozpoznawanie mowy, dźwięku i tak dalej. I wreszcie trzecia grupa, która rozpala chyba najmocniej wyobraźnię opinii publicznej, to są te systemy interakcji z człowiekiem, różnego rodzaju boty, roboty, wideoboty i tak dalej. Tak, czyli ta Sofia rzeczona na przykład. Natomiast trzeba tutaj od razu powiedzieć, że tych systemów jest dzisiaj relatywnie najmniej. Jakby gro tych rozwiązań w biznesie, które powstają, to są te pierwsze dwie kategorie. Mm-hmm. Czyli mówimy o uczeniu kognitywnym, uczeniu maszynowym. To uczenie maszynowe dzisiaj w biznesie ma największe zastosowanie. A jeżeli możemy wymienić przykłady takie najfajniejsze, tak, najciekawsze ze świata. No to ja myślę, że wolę opowiadać o przykładach z Polski, bo bardzo pozytywny dla nas jest fakt, że w Polsce wytworzył się i cały czas się rozwija bardzo prężny ekosystem firm, które tworzą bardzo interesujące rozwiązania, które my widzimy są konkurencyjne na świecie, które zdobywają klientów nie tylko polskich, ale zdobywają największe marki światowe i przekonują ich do wartości tej technologii. Jednym z takich, zacznę może od takiego systemu katowickiej firmy Future Processing. Proszę sobie wyobrazić linie produkcyjne. Na końcu każdej linii produkcyjnej, niezależnie od tego, co nasz zakład, nasza fabryka wytwarza, jest jakiś proces kontroli jakości. No i oczywiście nie jesteśmy w stanie przejrzeć każdego produktu, postawić tam pracownika, aby obejrzał, czy on jest sprawny, zgodny ze specyfikacją klienta i tak dalej. Ale jeżeli zastąpimy, w to miejsce wprowadzimy kamerę wideo i nauczymy ten algorytm, żeby poprzez analitykę strumienia wideo oceniać, czy ten produkt, wyrób gotowy jest poprawny,
No to jest fantastyczne rozwiązanie. I to właśnie zrobiła polska firma z Katowic. I to rozwiązanie wykorzystuje już cały szereg dużych globalnych koncernów. I to jest bardzo fajne, bo jest to z korzyścią dla wszystkich. Tak? Firma poprawia jakość swoich produktów, jej renoma się podnosi, obniżają się koszty napraw gwarancyjnych, reklamacji, serwisowych. Także jest to właśnie taki bardzo fajny przykład, jak możemy poprawić skuteczność naszego biznesu, robiąc czy wprowadzając proces, który wcześniej z technologicznego punktu widzenia nie był możliwy. A porozmawiajmy o sztucznej inteligencji w rolnictwie, bo to też jest bardzo ciekawy temat, bardzo znaczący. No i myślę, że też już powoli nasi rolnicy, przynajmniej te największe firmy, powinny zacząć myśleć o takich technologiach, bo one chyba w przypadkach zastosowania na świecie przynoszą gigantyczne oszczędności. Tak, tak. Oczywiście jakby rolnictwo, ale w ogóle, bo myślę, że często myślimy o tym, o tej sztucznej inteligencji jako takim modelu tylko i wyłącznie aplikacji czy rozwiązań, które mają poprawić zyski. Ale myślę, że równie ważny jest ten aspekt naszego dobrego jakby życia na tej planecie jako ludzi, i zarówno medycyna, służba zdrowia, jak i rolnictwo to są takie trzy obszary, gdzie dzieje się bardzo dużo i gdzie ten potencjał analityki obrazowej i predykcyjnej jest bardzo duży. Podam przykład. Proszę sobie wyobrazić, mamy farmę czy gospodarstwo rolne. Powiedzmy, że to gospodarstwo rolne ma 50 hektarów. Nad tym gospodarstwem rolnym raz na tydzień przelatuje dron. Dron, który robi wysokiej rozdzielczości zdjęcia i na tej podstawie pozwala podpowiedzieć doskonale, po pierwsze, jak dobrać odpowiedni nawóz, ale przede wszystkim w jakiej ilości i gdzie ten nawóz rozsypać, jak planować płodozmiany, tak żeby zoptymalizować pod kątem gdzieś tam wieloletniej czy wielomiesięcznej analizy danego wybranego skrawka naszego gospodarstwa, czy wreszcie jak dobierać, jak radzić sobie ze szkodnikami, z chorobami roślin, znowu w sposób optymalny, czyli jak używać wszelkiego rodzaju środków bakwastobójczych, bakteriobójczych w sposób taki, żeby one zadziałały, ale żeby były one optymalne. Wiadomo, te rzeczy kosztują, to jest dla rolnika coś, co zmniejsza jego zysk, zmniejsza jego przychód. I jeżeli będziemy w stanie bardzo dobrze dobrać tą odpowiednią ilość tego środka, no to znowu jest to sukcesem dla wszystkich, również dla tego konsumenta końcowego, który te warzywa, czy te owoce, czy te produkty zbożowe nabywa. A rolnictwo, to tak jak pan wspomniał, to jest jeden aspekt, drugi to jest medycyna i tu też się chyba dużo dzieje na świecie. Tak, medycyna i w Polsce też. I w Polsce również. To może zacznę od tego naszego tutaj polskiego przykładu. Firma MedUp z Krakowa zbudowała rozwiązanie sztucznej inteligencji, które usprawnia diagnostykę kardiologiczną. Tak? Teraz znowu, proszę sobie wyobrazić, jeżeli jesteśmy lekarzem, kardiologiem, no mamy dostęp do jakiejś naszej wiedzy, którą zgromadziliśmy w naszym procesie nauki i doskonalania się jako lekarza. Ale co gdybyśmy mogli każdy wynik badania EKG chociażby zderzyć na przykład z miliardem innych badań na świecie, żeby wychwycić pewne trendy, żeby zobaczyć, czy być może pokrywa się to z wzorcem jakiejś diagnozy. I to właśnie robi MedUp, czyli przyspiesza terapię kardiologiczną poprzez takie właśnie badanie i porównywanie tego z wielkimi zbiorami danych, a co za tym idzie, skraca proces diagnostyki. I to jest znowu z korzyścią dla nas wszystkich, bo największe koszty w systemie zdrowia to właśnie wydłużony proces diagnostyki. Wiadomo, no mniejsze ryzyko omyłki jakieś. Mniejsze ryzyko omyłki to jest jedna rzecz, ale druga rzecz, wiadomo, jakby z punktu widzenia pacjenta ten czas, zwłaszcza w poważnych schorzeniach, jest kluczowy, więc jest to przykład, który znacząco pozwala ten proces usprawnić. Ale teraz zderzmy to jeszcze ze wszystkimi czujnikami, których dzisiaj jest. Mamy różnego rodzaju smartwatche, rozprzestrzeniają się takie mobilne, bateryjne czujniki, nie wiem, pracy serca, które gdzieś tam przyczepiamy sobie gdzieś. Kosztują grosze, przyczepiamy do klatki piersiowej. No i teraz proszę sobie wyobrazić, możemy nieustannie monitorować tego pacjenta nie z poziomu OIOM-u czy oddziału szpitalnego, ale po prostu u niego w domu, tak? I natychmiast mieć dostęp do tego i pozwalać aplikacji wskazywać na pewne nieprawidłowości, na przykład w działaniu serca danego chorego. Także to jest jeden obszar. Wrócę też do tej analityki obrazowej w służbie zdrowia. No chociażby wszelkiego rodzaju
wyniki badań związane z rezonansem magnetycznym, ze spektrometrią masową, wszędzie tam, gdzie powstaje olbrzymia ilość obrazu. Możemy to oczywiście analizować przy użyciu naszych oczu, tak jak robiliśmy to historycznie, ale to trwa dokładnie. A znowu, a proszę sobie wyobrazić, gdybyśmy zbudowali tego typu wielki system próbek, który pozwalałby nam dużo lepiej dobierać diagnozę po pierwsze, ale przede wszystkim późniejsze leczenie. Czyli jeżeli moglibyśmy na podstawie właśnie wyniku chociażby rezonansu powiedzieć, z jakimś tam określonym prawdopodobieństwem diagnoza wynosi tak i to jest jakiś tam rekomendowany proces leczenia. Wiadomo, lekarz zawsze ma ostatnie słowo, natomiast jest to pewnego rodzaju podpowiedź i pomoc dla lekarza w wychwyceniu pewnych trendów, które przy tej ilości danych są po prostu trudne dla człowieka do zauważenia. Jasne. To są przykłady bardzo spektakularne. Natomiast też, żeby nie było wrażenia, że sztuczna inteligencja dotyczy tylko przykładów spektakularnych, może porozmawiajmy o Edwardzie, bo to jest fajny temat. Edward to kolejna taka sympatyczna nazwa. Edward jest asystentem sprzedawcy, handlowca z branży business to business, czyli kogoś, kto sprzedaje do klienta biznesowego produkty, usługi i tak dalej. I znowu może zacznijmy od tego popularnego wyobrażenia o tego typu asystencie, tak? No bo jest taka gdzieś tam zaszyta w nas wszystkich obawa, że ta technologia zabierze nam pracę. Tak jest, że ta technologia zabierze nam pracę. No więc jakby to, co dzisiaj ten Edward robi, ten Edward pomaga temu przedstawicielowi handlowemu, temu handlowcowi, pomaga po pierwsze w zarządzaniu swoim kalendarzem, pomaga mu w wychwyceniu pewnych trendów, pewnych rzeczy, które pojawiają się w jego mailu i zwróceniu uwagę, że na przykład właśnie dziś mija termin, w którym obiecaliśmy klientowi, nie wiem, rozwiązanie jakiegoś tam problemu technicznego miesiąc temu, tak? Albo że właśnie dzisiaj jego klient opublikował w sieci społecznościowej jakiś artykuł na jakiś temat problemu, który go fascynuje i tak dalej. Więc jakby jest to coś, co znowu pomaga w odnalezieniu się w tym skomplikowanym świecie, świecie zalewających nas danych. Natomiast musimy sobie to jasno powiedzieć. Dzisiaj te systemy sztucznej inteligencji, wbrew nazwie, one są bardzo dalekie jeszcze od tego, żeby samodzielnie myśleć i podejmować decyzje, tak? Mhm. Jednym z ograniczeń jest chociażby moc obliczeniowa współczesnych komputerów. My jesteśmy dziś na etapie wspomagania, wnioskowania i podpowiadania człowiekowi, co dalej zrobić z pewną informacją, z pewnym faktem. Natomiast uspokajając tych, których dzisiaj ta sztuczna inteligencja przeraża, jesteśmy jeszcze bardzo, bardzo daleko od tego, żeby maszyny zaczęły myśleć i podejmować autonomiczne decyzje. Jesteśmy bardzo daleko od tego, jednocześnie nie za bardzo jest taka potrzeba akurat na ten moment, przynajmniej z tych przykładów i z tego, co pan mówi, tak można wnioskować. Natomiast jest jeszcze jeden aspekt, który może ograniczać ten rozwój sztucznej inteligencji, którym jest prawo po prostu, tak? Bo sztuczna inteligencja, każdy system, który mieli dane, wymaga tych danych, tak? Paliwo nowej gospodarki, gospodarki 4.0, to są dane. Mhm. I teraz jak to wygląda, bo musimy bardzo krótko już niestety kończyć, jakie są wyzwania prawne, ponieważ polityka Unii Europejskiej jest bardzo restrykcyjna wobec danych, jeszcze będzie jakby zawężać ich możliwość wykorzystania i obróbki, przeróbki. Takiej polityki nie ma w Stanach Zjednoczonych, tam jest zupełnie libertyńska, można by powiedzieć, polityka wobec danych. Czy w takim razie nie ma troszeczkę utrudnienia za dużego ze strony Unii Europejskiej wobec innych graczy w tym wyścigu zbrojeń globalnym i czy właśnie prawo może spowodować, że jednak Europa bądź my bądź inne kraje europejskie będą przegrywać w końcu w tym wyścigu? Na pewno może, bo zawsze jest tak, że technologia rozwija się trochę szybciej niż prawo za nią nadąża, tak? Ja najpierw się może odniosę do tej, powiedzmy, próżni legislacyjnej w Stanach Zjednoczonych. My jakby wypełniając tą próżnię jako Microsoft stworzyliśmy taki 7-punktowy kodeks etyczny budowania rozwiązań artificial intelligence, który jakby definiuje te dobre praktyki, jak te systemy powinny być budowane. Ja myślę, że najważniejsze przy kształtowaniu, nie ma dziś regulacji, które wprost ograniczałyby rozwój
rozwój tych technologii. Chcę zwrócić uwagę na też jeden ważny fakt. Większość tych systemów biznesowych, o których mówiłem, my nie przetwarzamy tam w żaden sposób danych personalnych. Tak? Jeżeli analizujemy badania lekarskie, one mogą być anonimizowane, plony rolnicze to nie są dane personalne, czujniki z pompy ciśnieniowej to nie są dane personalne, czyli mamy olbrzymi świat zastosowań biznesowych, które szczerze jakby ja w ogóle nie widzę dziś wielkiego problemu, że całe to skupienie i ten nadmiar regulacji, który mamy, czy mnóstwo regulacji, które mamy wokół danych personalnych. Ale ustawodawcy trzeba zwrócić na to uwagę. Bo możemy potencjalnie zabić lub wyhamować wzrost pewnych bardzo innowacyjnych obszarów, jeżeli to prawo będzie bardzo, bardzo surowe od samego początku. Dokładnie. Bardzo dziękuję. Naszym gościem dzisiaj był pan Przemysław Szuder, członek zarządu Microsoft Polska. Bardzo dziękuję za bardzo ciekawy wywiad. Dziękuję państwu i życzę miłego dnia. Do widzenia.